Minęła 16. Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym. Nowelizacja ma na celu zwiększenie frekwencji. Zmiany polegają przede wszystkim na utworzeniu większej liczby lokali do głosowania. Wybory parlamentarne odbędą się w październiku lub listopadzie 2023 roku. Te zmiany, które wiążą się ze zwiększeniem frekwencji, dotyczą przede wszystkim zwiększenia liczby komisji wyborczych, a tym samym lokali wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych. Tak, aby no, przede wszystkim osoby, które są wykluczone komunikacyjnie, które mają daleko od lokalu wyborczego, miały ten lokal na miejscu, czyli tam, gdzie mamy około no, chyba od 200 wyborców, a można w tym momencie w naszym projekcie tworzyć taką obwodową komisję wyborczą. Opozycja jest przeciwna zmianom w kodeksie wyborczym zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak mówi poseł Artur Łącki, ewentualne zmiany powinny iść w kierunku bardziej powszechnego głosowania przez internet. Ludzie młodzi niekoniecznie chcą chodzić do urn. Chętnie by zagłosowali pewnie wtedy gremialnie, jeśli mieliby możliwość głosowania online. A proszę sobie pamiętać o tym, że już od kilku lat z bankiem łączymy się online, pieniądze przelewamy online, dowody osobiste robimy online, więc nie widzę powodu, dlaczego nie moglibyśmy głosować online. A z tego, co słyszę w mediach, cała ich ta zmiana kodeksu ma polegać na tym, że będzie więcej punktów z urnami, a te punkty tak nie, dziwnie będą bliżej kościołów czy parafii, więc nie jest to akurat kierunek, który mi odpowiada i ja będę przeciwny. Mnie to się kojarzy raczej z takim wystąpieniem pana profesora Markowskiego, który w 2015 roku w TVN24 komentując ten wstrząs straszliwy, jakim dla nich było zwycięstwo prezydenta Dudy nad Bronisławem Komorowskim, powiedział: wieś narzuciła nam prezydenta. I tu chyba o to właśnie chodzi, że wieś im chce narzucić władzę, gdy oni uważają, że tylko młodzi wykształceni z dużych miast powinni mieć prawo głosu. Solidarna Polska przygotowała ustawę zawieszającą udział Polski w systemie ETS. Jak mówią politycy tej partii, unijny system opłat za emisję CO2 powoduje, że z naszego kraju wyprowadzane są miliardy złotych. Każdy, kto w tej chwili ogląda naszą konferencję, jest opodatkowany podatkiem od ETS-u. Każdy, kto idzie na zakupy, kupując chleb, kupując składniki na święta, w każdym produkcie znajdzie cenę ETS-u. To jest przerażający czynnik inflacyjny, który należy natychmiast zawiesić. Artykuł 347 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwala krajowi członkowskiemu niestosowania przepisu unijnego w sytuacji, kiedy oddziałuje na niego bezpośrednio kraj, który jest zaangażowany w konflikt zbrojny. No jak nazwać sytuację, kiedy w Polsce przyjmujemy, otwieramy nasze domy na Ukraińców, kiedy Polska jest w awangardzie pomocy Ukrainie. My dzisiaj zamiast dozbrajać się, zamiast przeznaczać te środki na zbrojenia, w Polski wyprowadzane są te pieniądze. Zbigniew Ziobro przekonuje, że ustawa, która ma odblokować wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, może doprowadzić do chaosu w sądownictwie. Ziobro dodaje, że spełnienie tzw. kamieni milowych, które warunkują wypłatę środków, wiąże się z dużymi kosztami. Rzeczywiście nam się to opłaca, godząc się jednocześnie na rezygnację z obszaru suwerenności, na upokarzanie pana prezydenta kolejnymi zmianami związanymi z obszarze sądownictwa, zmian w funkcjonowaniu polskiego parlamentu, więc władzy ustawodawczej, które wymusza Komisja Europejska bezpodstawnie, zmian w obszarze funkcjonowania polskiego rządu, czyli regulaminu rządu, które też całkowicie bezpodstawnie wymusza Komisja Europejska, i ukrytych drobnym druczkiem kosztów, których tutaj nie wyliczałem w tej chwili, związanych z realizacją tzw. kamieni milowych. Bo to też trzeba dokonać obliczeń. O to też będziemy prosić dzisiaj pana premiera. Ile kosztować będzie Polaków wprowadzenie dodatkowego podatku dla posiadaczy samochodów z silnikiem diesla i benzyny?
Jeśli pan redaktor nie jest w tym ekskluzywnym gronie i nie jeździ samochodem elektrycznym, to pana też to będzie dotyczyć, bo będzie pan musiał płacić podatek, który wymusza w kamieniach milowych Unia Europejska za te KPO właśnie od silnika dieslowskiego bądź benzynowego. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Solidarnej Polski w sprawie ustawy, która ma odblokować wypłatę pieniędzy z KPO. Dziś na moje zaproszenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkam się razem z panem ministrem sprawiedliwości i z jego przedstawicielami, także z ministrem Szynkowskim. Będziemy rozmawiać na tematy związane z ewentualnymi zmianami legislacyjnymi, które mogą doprowadzić do odblokowania środków unijnych. Będę pana ministra bardzo usilnie namawiał do tego, aby nie blokować tych zmian. Powiedziałem tutaj kilka minut temu, jak ważne dzisiaj w dobie wojny na Ukrainie jest bezpieczeństwo państwa polskiego. Wszystkie inne ważne skądinąd sprawy, ale przecież nie tak istotne jak bezpieczeństwo państwa, jak stabilność naszej gospodarki, jak spokój polskiego społeczeństwa powinny zostać podporządkowane temu jednemu podstawowemu celowi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożył życzenia świąteczne Polakom. Wierzę, że przyszły rok przyniesie pokój. Zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji. Że przyniesie zakończenie kryzysu gospodarczego i wszystkich tych niedogodności, które się z nim wiążą. I wierzę, że przyniesie także zwycięstwo sił patriotycznych, które chcą Polski niepodległej, Polski dbającej o interesy wszystkich obywateli, Polski zasobnej, Polski, która będzie ciągle pieła się w górę. To będzie dobry wybór dla Polski, dobry wybór dla każdej polskiej rodziny. Chciałem jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego państwu, państwa rodzinom, dzieciom, całej naszej wspólnocie narodowej i wszystkim narodom, które wybrały demokrację, w tym narodowi ukraińskiemu. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia w kolejnym serwisie o godzinie 17:00.